Szpilersi. Kolejny odcinek szpilerskiej gotki. Boom bangers. Boom boom. I opowiemy wam o kolejnym numerze dzisiaj. Gruby bounce. Grubsze. Ja w ogóle się nie mogę przyzwyczaić, stary, bo ten beat był nazwany White. I ja zawsze sobie opatrzę, to jest White, ten numer się będzie nazywał White. I po prostu jak słyszę nazwę gruby bounce, to się to ja nie wiem jak numer. Tak, bo pierwsza przejściówka katów jest taki leitmotyw był całej tej przejściówki, że to będzie Wild. Tekst właściwie zacząłem pisać właśnie o Wild. O kato, nie wiem, czy to się nie zaczęło. O czymś jakiś craziness. Właśnie nie do końca pamiętam. A później dopiero wpadło mi do mind, no przecież tutaj w tym bicie, to jest właśnie też taka trochę ciekawostka, lubię użyć, jak używam sampla jakiegoś, żeby wycisnąć jakiś wokal, żeby coś ciekawego powiedział, jak noc na bitach na przykład, tam udało się wyciągnąć tekst. To jest fajny patent, tym bardziej, że to nie jest, że koleś mówił noc na bitach, ani tutaj, jak tutaj gruby bounce, Polak nie śpiewa tego gruby w latach 70. bo lecie się, to są płyty z lat, które grzebie. Ale udało mi się wycisnąć gruby bounce, tekścik i pomyślałem, że tekstowo jednak polecę w tą stronę. No i wyszło jak wyszło, dobry bang, myślę, wydaje mi się, beat mi się podoba, spoko. Jest taki. Onyxi na katach. Oh yeah. Drone. Dobre katy, podobają mi się tutaj bardzo. Powrót do starszych rzeczy. Tak. Ale ci, co słuchali dnie premiery Onyxów i się jarali, to myślą, że to broń tutaj. No, także ten numer mamy, że tak powiem, zamknięty. A byśmy wspomnieli jeszcze o jednej osobie, która nas zawsze wspiera. Jest to B-Boy Boski. Nasz serdeczny kolega, przyjaciel i grafik, który wszystkie nasze rzeczy nam zawsze od pierwszego tak logo. Pierwsze logo nam zrobił w ogóle. To jest jego robota. Wszystko, co widzicie, jego graficzna robota. Wszystkie pomysły. Większość grafik, wszystko układki wspierał. No, zadowoleni jesteśmy. Bardzo. Bardzo zadowoleni. Piotrek nigdy nie jest zadowolony, bo z prawdziwym artystem plastyki. Ci ludzie nigdy nie są zadowoleni. Ale Piotrek jest spoko, wiesz? Jest taki. Wydaje ci się, że jest spoko? Wiesz co, on to chyba będzie oglądał. I on do mnie zadzwoni i powie. No ja to powiedzmy, że on jest spoko. Spoko, spoko. Piotrek, tak. On jest spoko.